Kochani, to wielki przywilej, wielka radość znowu być wśród was w Cieszynie. Myślę, że po raz trzeci już na przestrzeni kilkunastu lat. Ostatnio na ślubie Lili i Olivera, jeśli ktoś był i pamięta. To wielka radość być tutaj z wami. Dziękuję bardzo pastorowi za zaproszenie, za tę możliwość. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że dzisiaj z moją żoną Lidzią jesteśmy właśnie na takim ekumenicznym nabożeństwie. Ja bardzo lubię takie klimaty. Pastor ewangelicki w Opolu jest moim serdecznym przyjacielem i miałem okazję usługiwać w tamtym zborze i za niedługo on będzie też służył u nas. Także takie mamy miłe, fajne relacje. Myślę, takie, jakie powinny być w Królestwie Bożym. Prawda? Też cieszę się, że dzisiaj mogę się spotkać z braterstwem Suskich. Po raz kolejny być razem. Prezbiter Marian wprowadził mnie do służby pastorskiej. Nałożył na mnie ręce 25 lat temu w Zdzieszowicach. No i to pamiętam i cenię i dziękuję. Kochani, jakiś czas temu stałem w Galilei na górze według tradycji chrześcijańskiej nazywaną Górą Błogosławieństw, gdzie Jezus wygłosił kiedyś swoje słynne kazanie na górze, zawierające 9 błogosławieństw. Spacerowałem sobie w ciszy, rozmyślałem nad niezwykłą mądrością tego młodego nauczyciela z Nazaretu, który miał zaledwie 30 lat, był dopiero początkującym kaznodzieją, a wygłaszał takie głębokie, piękne prawdy. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem oni, ich jest Królestwo Niebios, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, błogosławieni czystego serca, pokój czyniący, błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Miał zaledwie 30 lat, dopiero uczył się życia. Kiedy popatrzę wstecz, kiedy miałem 30 lat, myślę, jakie Bóg miał zmiłowanie nad tymi wszystkimi ludźmi, którzy mnie wtedy słuchali. A on wygłaszał tak głębokie, doniosłe prawdy. I tak sobie rozmyślałem. Moje rozmyślania zakłóciła grupa Azjatów, którzy bardzo głośno się zachowywali i wszystko fotografowali, jak zwykle. Aż siostra zakonna, tam jest zakon franciszkański, franciszkanek, musiała ich uciszać. Silence, silence, prosimy o ciszę. Tu jest miejsce kontemplacji, miejsce medytacji, miejsce rozmyślania nad tym, co Chrystus mówił, kiedy ogląda się po kolei każdą tabliczkę, na której jest napisane jedno z błogosławieństw. Kiedyś przeprowadzono takie badanie, zadano ludziom jedno pytanie, jakie jest najpiękniejsze słowo na świecie? Padały różne odpowiedzi, wśród nich były takie jak miłość, przyjaźń, nadzieja, Bóg, ojczyzna, matka, wolność. Mieczysław Fog kiedyś śpiewał taką piosenkę dawno, dawno temu, że najpiękniejszym słowem świata jest serce. I jest, kochani, takie jedno słowo, które zaryzykuję i powiem, jest jednym z najpiękniejszych, jak nie najpiękniejszym słowem świata. Jest to słowo miłosierdzie. Po łacinie misericordia, czyli połączenie dwóch słów, miły oraz serce.
języku staropolskim mówiło się człowiek miłosierny, czyli człowiek miłego serca. I to było jedno z tych błogosławieństw, które Pan Jezus wtedy na górze wypowiedział. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bóg jest miłosierny. Jeśli miałbym opisać wam Boga i wyodrębnić jakąś jedną z cech, która, bym powiedział, jest w Bogu jedną z najważniejszych, to powiedziałbym Bóg miłosierny, Bóg miłosierdzia. Bóg miłosierny. Wydaje mi się, że to jest najbardziej trafny opis Jego natury. Miłosierny znaczy nieograniczenie dobry, ponieważ miłosierdzie jest sumą wszystkich boskich zamiarów. W Bogu jest oczywiście sprawiedliwość, świętość, mądrość, gniew, ale te wszystkie Boże przymioty, te wszystkie Boże cechy wspaniałości docierają do nas w postaci miłosierdzia. To tak jak jest ze słońcem. Promienie słoneczne są i dobre, i złe. Mogą pomóc, mogą też zaszkodzić. Słońce mogłoby nas spalić. Ale jest jakaś powłoka wokół naszej planety, która sprawia, że to wszystko, co ze słońca idzie, nawet to groźne, nawet to niebezpieczne, nawet to destrukcyjne, dochodzi do nas poprzez tę powłokę samo dobro, samo błogosławieństwo. Takie cieplutkie, miłe słoneczko, za którym już wszyscy tęsknimy pewnie. I tak też widzę Boga. Boga, w którym jest potęga, siła, moc, ba, nawet gniew. Ale to wszystko, co jest w Bogu, dociera do nas w postaci jednej, w postaci miłosierdzia. Bóg jest miłosierny i pragnie być z tego znanym. Bóg jest miłosierny i pragnie, aby Kościół niósł tę prawdę Jego miłosierdzia. Podobno wszyscy na tej sali dzielimy się na dwie grupy. I nie tylko chodzi mi o płeć, ale dzielimy się na dwie grupy ludzi. Na tych, którzy boją się pająków i na tych, którzy boją się węży. Czy jest ktoś na tej sali oprócz mojej żony, kto boi się pająków? Tak, śmiało, przyznajcie się, to nie wstyd, to nie choroba, to normalne. U mnie w domu moja żona i moje córki panicznie boją się pająków. Ja należę do tej drugiej grupy, ja się boję węży. Na szczęście nie spotykam ich na co dzień. Żyjemy w takim klimacie, że nie muszę się z tym zmagać codziennie, chociaż trochę podróżuję po świecie i zawsze gdzieś idę, w Afryce czy w innych krajach, to dobrze patrzę pod nogi. Ale nawet za skrońca się boję. Cokolwiek wygląda jak wąż, nawet z drewna, nie chcę takich rzeczy widzieć. Ale pająki bardzo lubię. I kiedy moja żona i córki panikują i krzyk w domu, tata, tata, ratuj, to ja podchodzę i ratuję. Moja żona załatwia sprawę krótko. Bierze, co jest pod ręką i wali w to biedne stworzonko i załatwia sprawę, tak? Ja jestem człowiekiem miłosierdzia w naszej rodzinie. Ja pająków nie zabijam. Ja mówię, pająki są częścią naszej rodziny. To są muszczyńskie pająki. One są w naszym domu i są potrzebne, są dobre, są pożyteczne nawet. Tak, pająki są pożyteczne. I co one biedne poradzą na to, że się niektórzy panicznie ich boją? Więc ja biorę takiego pajączka za jedną tą odnóżkę i wynoszę na podwórko i mówię, nie wracaj tutaj, bo w tym domu jesteś niemile widziany. Dla twojego dobra nie wracaj do tego domu, chyba że ja jestem sam.
Przykładem ogromnego miłosierdzia Bożego jest historia Jonasza, księga Jonasza. Prorok Jonasz jest postacią mało sympatyczną. Nie jest takim rozmodlonym prorokiem. Nie jest takim prorokiem w uniesieniu ducha. Nie leczy chorych, nie tańczy w natchnieniu. Jest małomówny, wręcz gburowaty, opryskliwy i do tego śpioch. I księga Jonasza jest taka wyjątkowa, wyjątkowa dlatego, że w ogóle ona nie za bardzo pasuje do Starego Testamentu. Ja bym ją umieścił w Nowym Testamencie, ponieważ to jest księga miłosierdzia. Księga, która pokazuje, że Bóg jest Bogiem wszystkich narodów, a nie tylko jednego. Tak tematycznie, tak teologicznie księga Jonasza pasuje do Nowego Testamentu. Ale jest w Starym Testamencie i jest taką zagwozdką, jest takim zadziwieniem i dla Żydów, którzy ją czytają do dziś i nie wiedzą, co z nią począć. Ponieważ pokazuje Boga z innej strony, z innej perspektywy. Pokazuje Boga miłosierdzia. Jak znacie tę historię, ona zaczyna się od buntu proroka. Wszystkie inne księgi prorockie, kiedy czytamy, że Bóg przychodzi do proroka i mówi coś do niego i każdy z nich mówi, Panie, oto jestem, dobrze, zrobię wszystko, pójdę, jestem do Twojej dyspozycji. Tak się zaczynają wszystkie inne księgi prorockie, prawda? Za wyjątkiem księgi Jonasza. To Bóg przychodzi do niego i mówi, proroku, mam dla Ciebie zadanie, posyłam Cię, namaszczam Cię, idź. A on mówi jak taki uparty czterolatek, nie pójdę. Dlaczego Jonasz się zbuntował? Zbuntował się z jednego powodu, o którym zresztą sam mówi i sam nam tę zagadkę wyjaśnia. Nie musimy się tutaj zastanawiać za długo. Księga proroka Jonasza, rozdział 4 i werset 2 wyjaśnia cały problem Jonasza i powód jego buntu. Czytamy tak. Zwrócił się zatem Jonasz do Pana tymi słowy. Ach, Panie! Czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszysz. Dlaczego? Dlaczego? Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem jakim? Bogiem łaskawym, Bogiem miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. Oto powód buntu Jonasza. Powodem buntu Jonasza jest to, że Bóg jest za dobry. Bóg jest za dobry. Bóg jest zbyt miłosierny. Większość ludzi, którzy buntują się przeciwko Bogu, buntują się z tego powodu, że Boga nie znają. Jonasz jest przypadkiem odwrotnym. Buntuje się przeciwko Bogu, dlatego że Boga zna. Dlatego, że wie, jaki jest. I mówi, znam Cię dobrze. Od początku wiedziałem, że taki jesteś. I dlatego się zbuntowałem. Bo jesteś za dobry. Jesteś stanowczo za dobry. To, co mówią teraz nasze starsze dzieci w stosunku do tego, jak my wychowujemy nasze młodsze dziecko, tak? Mama, tata, wy jesteście za dobrzy teraz dla tego malucha. Dla mnie nie byliście tacy dobrzy. Zróbcie coś, dajcie karę. Niech tu będzie jakaś sprawiedliwość w tym domu. I taki się pojawia syndrom Jonasza. Taki buntownik, dlatego że ja jestem dobry. I tak było z Jonaszem. On się buntuje nie dlatego, że nie zna Boga. Wręcz przeciwnie, on się buntuje, dlatego że bardzo dobrze wie, jaki jest Bóg. I cytuję tutaj dosłownie to, co jest z Tory, z pięcioksiągu Mojżesza. Wyciąga ten werset z Tory,
który jest tym objawieniem tego, ja jestem. Kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi, ja jestem, to powiedział, tak, jestem Bogiem miłosiernym, jestem Bogiem, który okazuje łaskę z pokolenia na pokolenie, jestem Bogiem dobrym, pełnym łaski i miłosierdzia, Bogiem litościwym. Tak się objawił Bóg Mojżeszowi i tutaj Jonasz to potwierdza, cytując dosłownie ten tekst Tory. W Jonaszu było tak silne poczucie sprawiedliwości, że było silniejsze od tego, jak jest Bóg. Jonasz zbuntował się z powodu Bożego miłosierdzia. Czy lubicie filmy, które dobrze się kończą? Moja żona Lidzia nie oglądnie żadnego filmu, jeśli się nie kończy dobrze. Zawsze mnie pyta, jeśli mamy coś obejrzeć, to się mnie pyta, czy ten film się dobrze kończy. Bo jeśli się niedobrze kończy, nie ma sensu tego oglądać. A dobrze się kończy wtedy, kiedy zły jest ukarany, a dobry jest wynagrodzony. Zbliżają się święta, pewnie znowu puszczą Kevin Sam w domu, po raz tysięczny, ale pewnie oglądniemy, bo się dobrze kończy. Bo w końcu złodzieje zostają złapani i ukarani. I my lubimy tak żyć, my lubimy takie życie, my lubimy takie zasady, my lubimy, kiedy sprawiedliwość wypływa na wierzch, tak? Kiedy zły jest ukarany, kiedy dobry jest wynagrodzony, kiedy widzimy, że jest sprawiedliwość. I to Jonasza bardzo bolało, bo Bóg okazał się zbyt dobry nawet kosztem sprawiedliwości. Dlaczego Jonasz tak nienawidził Asyryjczyków? Asyryjczycy najechali Izrael i zniszczyli doszczętnie ten kraj. Czytamy, że uprowadzili naród izraelski do niewoli, i państwo Izrael przestało istnieć. 10 pokoleń. Ostały się tylko 2. Juda na południu. Asyryjczycy mieli swojego boga, który nazywał się Aszur. Aszur to był bóg wojny. Wojna była narodową religią Asyryjczyków. I doroczne wyprawy wojenne dedykowano temu bóstwu Aszurowi. I towarzyszące łupiestwa i masakry rozumiano jako akt nabożeństwa wobec Boga wojny, Aszura. Czytamy w historii, że sztukę wojenną Asyryjczycy opanowali do perfekcji. Upatrzony region izolowali od świata, po czym oblegali kilka miast, starając się je szybko zdobyć. Z jeńcami postępowali bardzo okrutnie, po to, aby zniechęcić inne miasta, inne kraje do obrony, do stawiania oporu. Czytamy w historii, że nabijali ludzi żywcem na pale, w tym kobiety i dzieci. Z żywych jeńców układali stosy, które potem podpalali. Król Assurbanipal II pozostawił taką relację po swoich wyprawach wojennych. Wielu więźniów kazałem spalić w ogniu. Wielu wziąłem żywcem. Z tych niektórym obciąłem ręce i dłonie. Innym obciąłem uszy, nosy, palce i członki. Wyłupiłem oczy wielu żołnierzom. Usypałem górę z żywych, a drugą z głów. Powsadzałem ich głowy na drzewa wokół miasta. Spaliłem ich chłopców i córki. Obdarłem ze skóry książęta, tylu ilu się zbuntowało, a ich skóry rozpiąłem na palach. Nawet jak na tamte czasy, które nie były łatwe, Asyryjczycy byli szczególnie okrutnymi ludźmi. Kobiety w Asyrii nie miały żadnych praw. Mąż mógł żonę biczować, ciągnąć przez miasto za włosy, urwać jej ucho. Asyryjczycy należeli do najokrutniejszych ludów, jakie kiedykolwiek żyły na obliczu ziemi. Nic dziwnego, że Jonasz ma swoje pretensje. Dla Hebrajczyka mieszkańcy Niniwy byli kimś więcej niż tylko poganami, ponieważ Izrael na własnej skórze doświadczył tych wszystkich zbrodni, które wam przed chwilą przytoczyłem.
Niniwa symbolizowała wszystko, co było najbardziej nieprawe, okrutne. Nic dziwnego, że Jonasz zamiast mówić: Boże, zbaw tych wszystkich biednych ludzi, mówi: Boże, ześlij na nich karę. Dokonaj sprawiedliwości. Odpłać im za to, co zrobili. Czy chodziło również o jakieś personalne krzywdy Jonasza? O jego bliskich? Może o jego rodzinę? Jeśli znacie osoby, które przeżyły II wojnę światową albo były w obozie koncentracyjnym, to wiecie, jakie żale zostają w sercu na wiele lat, nawet na wiele pokoleń. Czy Jonasz doświadczył czegoś osobiście? Bardzo możliwe. Stolica Asyrii, Niniwa, według proroka Nahuma, była postrzegana jako miasto krwawe, całe kłamliwe i grabieży pełne. Nie ustaje jej rabunek, władczyni czarów, która uwodziła narody swymi nierządami, a plemiona swoimi czarami. Księga Nahuma, rozdział 3. A Pan Bóg mówi: idź do Niniwy i ogłoś, że jeśli się opamiętają, to ja się nad nimi zmiłuję. Księga Jonasza należy do tych zaskakujących treści biblijnych. Bo Bóg chciał uczynić z Jonasza proroka według swojego serca, według serca miłosierdzia. Chciał, żeby Jonasz zrozumiał, że Bóg jest miłosierdziem. Że Bóg tak naprawdę szokuje nas swoim miłosierdziem. Bo łatwo jest okazać miłość komuś, kto jest miły i sympatyczny. Czyż nie tak? Łatwo jest kochać ludzi, którzy nas kochają. Lubić tych, którzy nas lubią. Podziwiać te narody, które szanują Boga. Podziwiać te kraje, w których jest porządek, ład i chrześcijaństwo, a pogardzać tymi, gdzie nie ma Boga, jest samo zło. Bóg szokuje nas daleko idącym miłosierdziem. Ta historia wskazuje na Boga zbawienia dla wszystkich. Nie tylko dla narodu wybranego. Bóg jest tak miłosierny, że nawet nasza niewierność i nasz bunt nie przeszkadza Jemu, aby dalej okazać to miłosierdzie. Bóg nie zniechęcił się niewiernością Jonasza. Bóg nie zniechęcił się jego buntem, ale dalej podejmuje z nim dialog, dalej próbuje dosięgnąć go swoim miłosierdziem. Sztorm, jaki potem spotyka Jonasza, ta wielka ryba, która go połyka, to są wszystko symbole Bożego miłosierdzia. Bóg odpowiada na bunt Jonasza miłosierdziem. Boże miłosierdzie jest nie tylko dla Niniwy, ale jest też dla Jonasza, dla zbuntowanego proroka. Kochani, nawet Boży sąd jest dla nas miłosierdziem. Nawet Boży sąd jest dla nas miłosierdziem. Bóg jest Bogiem nieustającej łaski i odnowy. Jonasz mówi: wiem, że jesteś Bogiem powściągliwym w gniewie, a hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. W innych miejscach czytamy, że Boży gniew trwa tylko chwilę. Bo zanim do nas dotrze, to już się przeradza w miłosierdzie. Kiedy Bóg chce nas ukarać, to kara nas swoim miłosierdziem. Wszystko, co Bóg dla nas czyni, obraca się w Jego miłosierdzie. Żydowski pisarz, mistyk, hasyd Abraham Heschel napisał: jedynie pewność, że Jego miłosierdzie jest większe niż Jego sprawiedliwość, pozwala prorokowi modlić się słowami: niech, jeśli nasze grzechy świadczą przeciwko nam, Panie,
Działaj przez wzgląd na Twoje imię. Księga Jeremiasza, rozdział 14. I w końcu to Boże miłosierdzie zmiękcza serce Jonasza. W końcu Jonasz rozumie, że to, że przeżył tę katastrofę morską, że to jest wszystko akt Bożego miłosierdzia. I w końcu idzie do Niniwy. Dlaczego ci okrutni Asyryjczycy, pewni siebie, poganie, zdobywcy prawie całego świata, dlaczego nagle posłuchali tego Jonasza? Jakiegoś proroka z tego malutkiego, podbitego narodu. Możliwe dlatego, że przypomniała im się historia, która miała miejsce trochę wcześniej. Był czas, kiedy król i mieszkańcy Niniwy postanowili zdobyć całą okolicę, jak zwykle co roku, w imię Boga Aszura. I zapuścili się do Izraela. I po kolei zdobywali jedno miasto za drugim i kolejne. I świetnie im szło, aż dotarli do murów Jerozolimy. Upadek Jerozolimy wydawał się kwestią czasu. Judejczycy mieli świeżo w pamięci to, co stało się w Lachisz, to, co stało się w Samarii. Ale w Jerozolimie był inny prorok, prorok Izajasz, który był jakimś dziwnym optymistą. Wszystko wyglądało tragicznie. Nie było nadziei. Ale Izajasz wstaje i mówi, tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu starczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. Drogą, którą przyszedł, powróci, lecz do tego miasta nie wkroczy, mówi Pan. I osłonię to miasto i ocalę je przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę, mówi Pan. Księga Izajasza, 37 rozdział. I król Hiskiasz, jak to usłyszał, to czytamy, że się trochę uspokoił. Pan jest jednak z nami. I Biblia mówi, że w odpowiedzi na modlitwę króla Hiskiasza i zapowiedź proroka Izajasza, anioł pański wkroczył do obozu Asyryjczyków i pozbawił życia 185 tysięcy żołnierzy. Druga Księga Królewska, rozdział 9. I rankiem, gdy nastała pora szturmu na miasto, okazało się, że nie ma kto szturmować. Obóz asyryjski zionął pustką. Oprócz Izajasza o tej klęsce mówi grecki historyk Herodot i pisarz babiloński Berosus. Napisali oni tak. Asyryjskie źródła nie notowały porażek swego wojska z propagandowych względów, więc tam nie było za dużo szczegółów, ale kroniki królewskie skwitowały całą tę kampanię przeciwko Jerozolimie takimi słowami. Sanheryb zamknął króla Hiskiasza w Jerozolimie, królewskim mieście, jak ptaka w klatce. Tak dyplomatycznie z tego wybrnęli. A opis walki urywa się gwałtownie słowami, że król Sanheryb powrócił do domu. I czy to nie jest przypadek, że potem Judea przez blisko 200 lat jest jedynym krajem w zasięgu Asyryjczyków, który jest niezależny? Asyryjczycy podbili Samarię, Syrię, ale Judeę omijali szerokim łukiem. Wiedzieli, że tam jest Pan, który jest silniejszy niż ich Bóg Aszur. I oto stamtąd pojawia się prorok. Prorok Jonasz. I mówi, głoszę wam słowa w imieniu Pana, Jahwe, Boga, narodu Izraela, Judy i Jerozolimy. I ten Bóg do was mówi,
Opamiętajcie się. Być może, mając w pamięci tę klęskę, jaką tam odnieśli, wiedzą, że z Bogiem Izraela nie ma żartów. Jest Bogiem potężnym i wielkim, ale równocześnie pełny miłosierdzia, bo posyła do nich człowieka, posłańca, głos, proroka i daje im szansę żyć. Kochani, historia Jonasza nie zostaje domknięta. Ta opowieść kończy się pytaniem. Pytaniem, które Bóg zadaje prorokowi. Ostatni werset tej księgi brzmi, Bóg mówi, a ja nie miałbym żałować Niniwy, tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, mniej więcej jak Opole, tak wielkość miasta Opola, 120 tysięcy. 120 tysięcy mieszkańców nieumiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe oraz wiele bydła. Pan Bóg w swoim miłosierdziu nawet wspomniał o tym bydle, które tam było. Boże miłosierdzie jest przeogromne. My z Lidzią chodzimy na spacery wieczorami. Mamy taką swoją rundkę, 5 kilometrów spacerujemy. Ja przez te spacery trochę zbzikowałem. Po prostu po drodze, wiecie, idziemy tą drogą, tam mijamy różne domki. Przy tych domach są psy. I ja już, aż mi jest trochę czasem głupio, ale to tak samo ze mnie wypływa. Ja gadam z każdym psem. Na tym spacerze czasem więcej z psami rozmawiam niż z żoną. Do każdego psa coś mówię. No i teraz po kilku miesiącach tych spacerów ja już mam kilka zaprzyjaźnionych psów po drodze, które czekają na mnie, kiedy przyjdę. Doszło już do tego, że ja z torbą zawsze idę i w tej torbie niosę różne smakołyki dla tych psów. Tak niedawno sobie uświadomiłem, że zrealizowało się coś z mojego dzieciństwa. Myśmy nigdy w domu nie mieli psa, ani kota, no tylko pająki, jak już wiecie. Jakoś rodzice nie byli za zwierzętami za bardzo. Ale kiedy byłem małym chłopcem, to niedawno mi się to przypomniało, że moja ulubiona bajka, jaką mi opowiadała moja babcia, ciocia, mama, tam inne osoby, moja ulubiona bajka była o pewnym dziadku, który bierze torbę ze sobą, do tej torby bierze dużo jedzenia i wychodzi wieczorem z domu i spotyka po drodze różne zwierzęta i wszystkie je po drodze karmi. Spotyka konika i coś mu tam daje, spotyka zajączka, spotyka krówkę, pieska. I to była bajka, na której ja się wychowałem. I ostatnio mówię do mojej Lidzi, słuchaj, ja się dokładnie zachowuję tak, jak ten dziadek z bajki. Po 50 latach. Już, no, nie jestem jeszcze dziadkiem, już jestem teściem podwójnym, także jest szansa, że zostanę dziadkiem za niedługo. I będę dokładnie, dosłownie będę tym dziadkiem z torbą, który chodzi i karmi zwierzęta. Bo życie bez miłosierdzia jest puste. Pan Bóg pamięta o tym bydle nawet. I ja pamiętam o tych pieskach. Bo człowiek ma to gdzieś w sobie, ma to gdzieś w sercu. Chęć dzielenia się miłością, miłosierdziem, dobrem. Czyż nie jest tak? Jeśli tak do głębi popatrzymy, pomyślimy, zastanowimy się nad kim my jesteśmy, jak Bóg nas stworzył, jak Bóg nas ukształtował, to w każdym z nas są niesamowite pokłady Bożego miłosierdzia. I tak się kończy ta księga. Pytaniem Bożym, czy ja nie powinienem okazać miłości, miłosierdzia temu miastu? Wobec Bożego miłosierdzia, drodzy,
ludzkie poczucie sprawiedliwości jest niewystarczające. W życiu nie można się kierować jedynie legalizmem i tylko literą prawa. Jak ostatnio w tej głośnej sprawie żarówki za 10 zł w warsztacie samochodowym. Nie wystarczy litera prawa. Potrzebne jest miłosierdzie. I Bóg zaprasza Jonasza, by odkrył w sobie potrzebę współczucia wobec drugiego człowieka, ba, wobec wroga. I my nie znamy, drodzy, odpowiedzi proroka, co on Bogu na to powiedział. Każdy z nas sam musi sobie na to pytanie odpowiedzieć. Nasze życie jakby dopisuje dalszy ciąg księgi Jonasza. To, że trzeba napiętnować zło i demaskować zbrodnie, to jest rzeczą dla nas oczywistą. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy mamy stanowisko wobec zła. Karać czy przebaczać? Na ile karać, na ile przebaczać? Jeśli jesteśmy skłonni przebaczać, to czy przy tym nie dajemy przyzwolenia złu? Czy zatem przebaczenie jest zaprzeczeniem sprawiedliwości? To są dylematy naszego życia, ponieważ my żyjemy na poziomie ludzkiego poczucia sprawiedliwości. Jednak z Bożej perspektywy to wygląda nieco inaczej. Z Bożej perspektywy miłosierdzie Boże jest najwyższym stopniem Jego sprawiedliwości. Bóg jest skandalicznie miłosierny i za to właśnie Jonasz miał do Boga żal. I zastanawiam się, na ile Kościół potrafi przyjąć taki ogrom Bożego miłosierdzia wobec całego złego świata. Miłosierdzie, drodzy, zaczyna się od przebaczenia, od czynienia dobra. Miłosierdzie to miłość w praktyce. Miłosierdzie to jest drugie imię miłości. Takie głębokie i wzruszające. To jest ta gotowość zaspokojenia wszelkich potrzeb, a zwłaszcza bezgraniczna zdolność przebaczania. Poproszę, abyśmy powstali. I chciałbym, kochani, jeszcze was poprowadzić w krótkiej modlitwie. Ale zanim będziemy się modlić, chciałbym was poprosić o taką wyjątkową rzecz. I też powiem, pierwszy raz to robię w Kościele. Ale chciałbym was poprosić, żebyście pomyśleli o kimś, kto najmniej zasługuje na Boże miłosierdzie. Jeśli nie personalnie, to może pomyślcie o jakimś narodzie, o jakimś kraju na świecie, który w waszej opinii najmniej zasługuje na Boże miłosierdzie. Może to jest jakiś kraj, w którym w ogóle Boga się nie bierze pod uwagę. Może to jest jakiś kraj, w którym czci się inne bóstwa. Może to jest jakiś naród, który wyrządza krzywdę innym narodom. A może to jest jakaś osoba, którą znasz. Może to jest jakiś wredny sąsiad. Może to jest twój eks-małżonek albo eks-małżonka, którzy zrobili ci wiele krzywdy. Może to jest twój ojciec, który cię porzucił, kiedy byłeś mały albo mała i było tyle problemów przez to. Może to jest jakiś znany bandzior z Cieszyna czy z innych miejsc, w których mieszkacie i wy wiecie, kto to jest. Chciałbym, żebyśmy na chwilę pomyśleli o ludziach, którzy najmniej zasługują na Boże miłosierdzie. Bo właśnie do takich ludzi Bóg posłał Jonasza.
Właśnie takie zadanie miał Jonasz. I właśnie taki żal miał Jonasz, że Bóg jest za dobry. Że ci ludzie na to nie zasługują. Niestety wydaje mi się, że czasem chrześcijanie z przyjemnością niektórych ludzi by do piekła wrzucili. I dla wielu chrześcijan piekło jest świetnym rozwiązaniem. I może łatwiej nam by tam było kogoś wrzucić niż Panu Bogu. Bo tego się domaga nasze poczucie sprawiedliwości. Kiedy pomyślimy o Hitlerze, kiedy pomyślimy o innych dyktatorach, o innych złoczyńcach, to mówimy, oni zasługują na piekło. I właśnie do takich ludzi Bóg posłał Jonasza. I dlatego myślę, że każdy z nas troszeczkę nosi w sobie taki syndrom Jonasza, takiego buntu przeciwko szalonemu Bożemu miłosierdziu. Ale taki jest nasz Bóg. Bóg jest miłosierny. Amen? Bóg jest miłosierny. Bóg jest miłosierny dla nas i dla całego świata. I kiedy myślimy o tych złych narodach, złych ludziach, złych krajach, w naszej opinii złych i może rzeczywiście złych, to chcielibyśmy się teraz pomodlić. Chcielibyśmy się teraz pomodlić słowami czy możecie ze mną powtórzyć słowa modlitwy? Panie Jezu, uczyń mnie narzędziem miłosierdzia. Wypełnij swoim światłem to, co jeszcze jest ciemnością. Przenikaj swoją miłością ten poraniony świat. Niech Twoje życie, niech Twoja miłość napełnia wszystkich ludzi. A zechciej nas do tego użyć. Amen. Amen. Dziękuję, niech Bóg was błogosławi. Amen. Usiądźmy jeszcze na moment. Ja chciałem, zanim stąd jeszcze zejdę, tylko taką krótką autoreklamę zrobić, bo przywiozłem moje dwie książki, które udało mi się napisać. Książka Bóg ma się dobrze, kolizje wiary i wątpliwości, zarówno dla ludzi wierzących, jak i poszukujących i wątpiących i tych, którzy się zmagają z tym, czy Bóg jest, czy Go nie ma. To są takie zbiór esejów na temat Boga i tego, że On jest dobrym Bogiem. Tak jak dzisiaj troszkę powiedziałem. I moja druga książka, Siła w słabości, paradoksy życia, która opisuje, jak Bóg nas prowadzi przez życie w sposób taki właśnie paradoksalny. Kiedy jesteśmy słabi, wtedy jesteśmy mocni. I wiele innych takich jest aspektów naszego życia. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to tam w waszej księgarni jest taka miła siostra, która może wam te książki udostępnić. 27-30 zł w komplecie zniżki, także zapraszam do przedświątecznych zakupów. Cieszę się bardzo, że mogliśmy dzisiaj tutaj z wami być i razem mówić o cudownym, miłosiernym Stwórcy. Niech Bóg was błogosławi. Wesołych świąt. Amen.